Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Dzień dobry, dzisiaj porozmawiamy o bardzo ciekawej książce Spełniona, czego pragną kobiety. Autorzy są obok mnie. Beata Biały i profesor Michał Lew Starowicz. Seksuolog, co ważne w tym kontekście. Po tytule się spodziewałem nieco więcej o kobietach, bo mam wrażenie, że ta książka jednak jest w bardzo dużej mierze o facetach. Czy to wynika z czego? Że faceci mają większy problem z seksem? Myślę, że mają największy problem z seksem, a kobiety... Znaczy, to jest tak. Kobiety cały czas szukają swojego miejsca i pozycji w seksie. I mitycznego punktu G, o którym pewnie porozmawiamy. Dobrze. Ja się dowiedziałam od Michała właśnie, że to nie taka prosta sprawa. Tak. A całe życie suszyłyśmy facetom głowę, że nawet nie wie, gdzie ten punkt G jest. I myślę, że to chyba nie jest tak, że to jest dużo o facetach. Po prostu kobieta w relacji z mężczyzną istnieje. Że gdyby to była książka tylko o samych przyjemnościach kobiety, no to do czego ten mężczyzna byłby? Poruszamy taki temat, gdzie trudno odejść od aspektu relacyjnego, więc jeżeli idziemy w tym kierunku, to się tak nie da. To właściwie potrzeba jest obustronnego zrozumienia, bo to jest chyba jeden z głównych konkluzji z tej książki. Bo gdybyśmy przedstawiali książkę o mężczyznach, dokładnie byłoby taka sama konkluzja, że jest bardzo dużo z kolei w niej o kobietach. I pewnie tak będzie. I pewnie tak będzie skądinąd, tak? Być może trochę w inny sposób, tak? Próbowaliśmy, a przynajmniej ty mi to ułatwiałaś, żeby podejść do rozmowy na temat seksualności, troszeczkę wychodząc z punktu widzenia i przeżyć kobiety. I to jest właściwie punkt odniesienia, a idąc dalej, tak naprawdę rozmawiamy o seksualności mężczyzn, kobiet i ogólnie o seksualności człowieka, dlatego że chociaż w tej książce tego tak bardzo nie poruszaliśmy, ale samo pojęcie płci jest również nie tak bardzo binarne i wymierne w rozumieniu męsko-kobiecym. I tutaj też moglibyśmy otworzyć temat rzekę. Ale książka jest o takiej klasycznej relacji damsko-męskiej. Głównie tak, ale też... ponieważ nasza seksualność się zmienia i to chyba coraz bardziej, prawda? To poruszaliśmy też inne kwestie. Natomiast głównie tak, no to czego pragnie kobieta? Czasami pragnie kobiety, czasami pragnie mężczyzny. Kobieta pragnie seksu, pragnie orgazmu, czy czego właśnie? Ja myślę, że kobieta pragnie wszystkiego. I miłości, i czułości, i orgazmu. Skąd się w ogóle wziął pomysł na tę książkę? Przeczytałam taki wywiad z francuską pisarką Sophie Fontanelle, która powiedziała, chyba ze 2 lata temu to było, która powiedziała, że wszystkie kłamałyśmy, że pozwoliłyśmy mężczyznom myśleć, że jest nam dobrze z nimi w łóżku, a że oni nam gwarantowali właściwie taki sobie seks oparty o pornografii, o filmy pornograficzne, bo mężczyźni dużo oglądają. I my odgrywałyśmy taką napisaną dla nas rolę przez tych mężczyzn, bo bałyśmy się jakoś, nie wiem, powiedzieć, czego naprawdę chcemy. I ja tak pomyślałam sobie, że no właściwie, no rzeczywiście, trochę tam w tym łóżku to się oszukuje, prawda? Więc może warto, żeby się mężczyźni dowiedzieli, czego kobieta pragnie w łóżku i poza łóżkiem, bo tu nie chodzi tylko o łóżko. Myśmy się tutaj nie ograniczyli tylko do łóżka, do seksu, prawda? Ale też do miłości, czułości i do relacji, krótko mówiąc. Bo problem jest taki, że my nie potrafimy rozmawiać. My nie potrafimy rozmawiać w związku, my nie potrafimy rozmawiać w łóżku, to już w ogóle nie potrafimy rozmawiać. To jest taki przykład w tej książce. Z filmu. Przykład, Michał zauważył, że bardzo fajnie, że ta para fajnie rozmawia ze sobą o seksie. To jest taki przykład z filmu To tylko seks, gdzie on tam zanurkował pod kołdrę, żeby zrobić jej przyjemność i ona nagle krzyczy, co ty robisz, kopiesz tunel do Chin? A on do niej mówi, znam się na tym. Kto ci tak powiedział? Wszystkie kobiety moje tak mówiły. Kłamały albo miały cipki ze stali. No właśnie. I to jest przykład na to, że para fajnie rzeczywiście rozmawia, ale to nie jest powszechne. Zwykle nie rozmawiamy o seksie w łóżku i w ogóle o seksie. I o swoich potrzebach. I o swoich potrzebach. W ogóle nazywanie intymnych części ciała. No, w Polsce to jest koszmar. W Polsce to jest koszmar, bo albo jest wulgarnie,
albo medycznie. Właściwie chyba. Sama fraza uprawianie seksu. Czy można by w końcu wymyślić coś, co będzie bardziej sexy? Taki bardzo rolniczy termin. Panie profesorze, może pan. No, czemu kobiety, niech pan jeszcze powie może, czemu kobiety udają ten orgazm? Często, niestety. Okazuje się. Współcześnie orgazm jest też traktowany jako taki element, kolejny element sukcesu. Tak? Więc w seksie też warto odnosić sukcesy. I wiele kobiet, tu akurat pojawia się też perspektywa kliniczna, to o czym ja często mówię w tej książce, że wielu takich obiektywnych danych na temat całej populacji kobiet tak naprawdę nie mamy, bo różne badania są obarczone mniejszym lub większym ryzykiem błędu, subiektywności, tego jak się zada pytanie, kto jak chce odpowiedzieć. Natomiast z kolei taka perspektywa kliniczna, której doświadczam w gabinecie, to są osoby, które przychodzą z konkretnym problemem, chcą go rozwiązać. I akurat wiele spośród kobiet, które właśnie przychodzi z powodu problemu z orgazmem, mówi o tym, że faktycznie w którymś momencie, w mniejszym lub większym stopniu ten orgazm udaje. No to właśnie pojawia się pytanie, dlaczego? No właśnie dlatego, żeby czuć się wartościową, atrakcyjną partnerką. Jeżeli jest kobieta, która ma poczucie, że pod wieloma względami też osiąga sukces, odnosi sukcesy, załóżmy, w życiu zawodowym, jest atrakcyjna, podoba się sobie, podoba się mężczyznom. Często jest bardzo trudno jest jej w łóżku być tą, która nie ma orgazmu. A z drugiej strony to przecież jest jeden z częstszych problemów seksualnych kobiety. No, druga sprawa, że samo zrozumienie czy zdefiniowanie kobiecego orgazmu wcale nie jest takie proste, bo on jest przeżywany w dość rozmaity sposób. U mężczyzn ta sprawa się o tyle trochę uprościła, bo mężczyźni bardzo często kojarzą orgazm z ejakulacją, z wytryskiem nasienia. Chociaż to też są dwa odrębne zjawiska, w sumie neurofizjologiczne. Ale u kobiety najczęściej nie ma tego elementu, jakim jest wytrysk, chociaż o tym też rozmawiamy trochę, tak, że istnieje coś takiego jak zjawisko kobiecego wytrysku, ale generalnie większość kobiet tego typu doświadczeń nie ma. No i teraz pytanie subiektywne, czy po pierwsze kobieta często nie wie, czy ona do końca ma ten orgazm, czy nie, bo on przebiega w różny sposób. Drugą rzeczą jest to, że jest tworzenie pewnego wizerunku siebie i potrzeby właśnie wypadania dobrze. Jako ta kobieta, która jest właśnie erotycznie również atrakcyjna. A jeżeli już się zacznie to robić, to z drugiej strony trudno jest się z tego wycofać. Bo pytanie, czy co, nagle przestałam odczuwać orgazmy, czy cały czas pokazywałam, że tak jest, a tak nie było? No skoro oszukiwałaś, to czy teraz jak będziesz mówiła, że już to mam, to jest prawda, czy nie? A mężczyzna bardzo często, wielu partnerów, czy większość partnerów lubi też czuć, że partnerka ma satysfakcję, przeżywa orgazm, bo to też ich poczucie satysfakcji zwiększa. Podobnie jak kobiety nieraz patrzą na perspektywę tego, czy mężczyzna ma erekcję, czy również dochodzi do orgazmu, bo jest to też przekładane przynajmniej po części na to, czy ja jestem atrakcyjny, tak? Czy reaguje chciałam na dodać, mnie. Że kobiety są altruistkami i czasami udają ten orgazm dla mężczyzny, żeby poczuł się bohaterem. Sprawił mi wielką przyjemność, prawda? No, jest to oszustwo, które ma krótkie nogi, bo tak jak Michał krótkie, powiedział. Bo później jest jakaś awantura i można by użyć tego argumentu, że ty jednak nie byłeś takim. A wszystkie orgazmy były udawane. Tak, i podejrzewam, że jak tego typu fraza się pojawia w tej relacji, no to facet już jest przykastrowany do takiego poziomu, że pewnie już bez pomocy specjalisty może nie wrócić do tej sprawności, którą miał. No, to jest też pytanie o poczucie własnej wartości, o moment bycia w relacji, o gotowości do przenegocjowania czegoś, krótko mówiąc, w tym związku. Ale mężczyźni zdecydowanie bardzo ambicjonalnie reagują w sferze seksu. Zadaniowcami jesteśmy, nie? Tak, nie tylko w sferze seksu, ale często rozwiązywania problemów. To też mi się kojarzy bardzo często z partnerami, pacjentek, które przychodzą na przykład się do mnie leczyć z powodu zaburzeń lękowych, na przykład z napadami lęku. Oni się czują fatalnie, jak ta kobieta ma ten napad lęku, bo oni nie mają w ręku takiego narzędzia, które jest w stanie im
jej skutecznie pomóc, a ona by chciała, żeby przede wszystkim byli przy niej, tak? Pobyli i niezależnie od tego, że może to aż tak bardzo dużo nie wniesie, żeby dawali wsparcie. I podobnie jest w wielu aspektach, tak? Tu nie zawsze jest potrzeba rozwiązania, ale mężczyźni są faktycznie zadaniowi i im ta perspektywa wcale tak bardzo nie ułatwia. Ale też jeśli chodzi o kobiety, czego pragną, to orgazm chyba nie jest na pierwszym miejscu. Więc fantastycznie jak on jest, taki prawdziwy, nieudawany, ale jak go nie ma, to też nie ma, nic się nie stało. Ważna jest bliskość, to jak on na ciebie patrzy. Zresztą to, jak patrzy, jak cię traktuje, to już jest dość orgazmiczne. Zresztą tutaj Michał na pewno zaraz powie, że orgazm to jest i tak doznanie mózgowe, że tak orgazm jest w mózgu. Tak, nie wypieram się tego stwierdzenia. Zauważyłem, tak, się przebija. Tak, o mózgu jest to rzeczywiście dużo, no bo tutaj profesor mi wytłumaczył, że no, to właściwie wszystko się odbywa w mózgu. Że to, co dzieje się z naszym ciałem, to jakby takie skutki uboczne tego orgazmu w mózgu. I chyba tak jest. Seks zaczyna się od głowy i tam się kończy. Więc ten... Kobiety często odmawiają, nie? Jak właśnie takie mam wrażenie, nie, może się mylę, współżycia z partnerem, kiedy właśnie ta relacja jest... No, jest jakiś problem na przykład nieprzegadany, jest jakiś konflikt, coś jest niewypowiedziane. Że na ten seks trzeba zapracować, że ten facet musi zapracować. Nie, chodzi mi o takie kupczenie seksem, no bo to już jest patologiczne zachowanie bardzo, ale taka, no, jakaś jest trudność w relacji nieprzegadana, nie? I no, facet jest bardziej takim mechanicznym chyba stworzeniem w tym sensie. Nie wątpię. Że chce w zasadzie zawsze i w każdej sytuacji. A kobieta nie zawsze ma chyba nastrój. To akurat stwierdzenie z tym, że mężczyzna zawsze chce, to jest... Uproszczenie trochę, wiem. Znaczy uproszczenie na pewno, ale to jest to jedno z takich powszechnych przekonań, które mężczyznom też nie ułatwia. Bo to nie jest często tylko i wyłącznie odzwierciedlenie. Faktycznie w wielu związkach jest to dość powszechne zjawisko, że mężczyźni chcieliby tego seksu częściej niż ich partnerki. Ale z drugiej strony mężczyzna czasami też traktuje seks nie zawsze w kontakcie ze swoimi potrzebami, ale często też potrzeby sprawdzenia się. Bo na przykład jakby koledzy mówią, że mają seks kilka razy w tygodniu, to on nie może mieć rzadziej niż raz w tygodniu, bo będzie źle, tak? Czy, oczywiście upraszczam to bardzo, ale też musi mieć poczucie realizowania się, sprawdzania się i jeżeli ma rzadziej ochotę, to zaczyna się często martwić tym, że nie sprosta pewnego rodzaju standardom. Faktycznie, no, inaczej by się nikt nie zgłaszał po pomoc, jeżeli by nie miał ochoty. Zresztą faktycznie jest tak, że z powodu obniżonego potrzeb seksualnych, obniżenia pożądania, no, najczęściej zgłaszają się pomoc osoby będące w związkach, bo przeszkadza to wtedy, kiedy jest możliwość realizowania potrzeby seksualnej, ale też przeszkadza wtedy, kiedy no, partner sygnalizuje, czy obawiamy się, że zacznie sygnalizować, czy obawiamy się, że przestanie być usatysfakcjonowany relacją, że tej ochoty nie ma. No ale to faktycznie też u mężczyzny potrzeby seksualne są bardziej stabilne na przestrzeni czasu, co w dużej mierze też wynika z większej stabilności układu hormonalnego mężczyzny. Ponieważ hormony w dużej mierze odpowiadają za to, jak jesteśmy wrażliwi na różne bodźce seksualne, jak szybko one uruchamiają w nas odczuwanie pożądania, to u mężczyzny plus minus jest to dość stabilny poziom hormonów androgennych, testosteronu, który po tym 30 roku życia zaczyna stopniowo sobie spadać, ale to są ułamki procenta bądź niewiele ponad procent rocznie. Więc na przestrzeni czasu nie tworzy to takiej znacznej różnicy ilościowej. U kobiety dzieje się zupełnie inaczej. Ten po pierwsze zjawisko menopauzy przychodzi dużo bardziej dynamicznie i gwałtownie, więc różnica jest duża. A po drugie, także przed samą menopauzą w cyklu miesięcznym hormony ulegają sporym wahaniom. I to jest jeden element. Drugi to jest kwestia oczywiście ta relacyjna, tak? Kobieca seksualność jest dużo bardziej relacyjna, dużo bardziej uwarunkowana tym, co się dzieje w dynamice związku.
i mogą być okresy, kiedy kobieta jest nastrojona do seksu tak, że właściwie często to właśnie mężczyźni, partnerzy zaczynają się niepokoić, że nie dadzą rady tak temu sprostać, bo tutaj się pojawia znowu zadaniowość mężczyzny, ma być gotowy i w domyśle na seks penetracyjny. Więc kobieta jest pod tym względem swoją fizjologią mniej ograniczona i mózg dużo bardziej decyduje tylko i wyłącznie o tym, kiedy ma ochotę. Natomiast z biegiem czasu to się znowu zaczyna zmieniać, tak? I wchodzą w rachubę różnego rodzaju czynniki, w tym też w dużej mierze relacyjne i bardziej faktycznie u kobiet niż u mężczyzn. Bo to jest tak jak z tymi dwoma modelami pożądania. Mężczyzna to ma taki prosty, prymitywny wyłącznik, włącznik on-off, a kobieta ma mnóstwo pokrętów. I trzeba być świetnym DJ-em. No tak. Czasem. Kobiety, bo możemy też w takim uproszczeniu, tak. Oczywiście uogólnienia nie są nigdy wskazane, natomiast no generalnie zdecydowana większość mężczyzn nie ma problemów z osiągnięciem orgazmu. Mhm. U kobiet już jest, nie jest tak kolorowo. Mhm. Czy da się nauczyć kobiecego orgazmu? No, myślę, że kobiecego orgazmu się trzeba się nauczyć. Po prostu trzeba się nauczyć. Panowie chyba mają większą z tym łatwość, dlatego że od bardzo wczesnych dziecięcych niemalże lat się masturbują. I to też jest lekcja osiągania orgazmu. Kobieca masturbacja to jest w ogóle temat tabu. Wy sobie o tym rozmawiacie tak zupełnie naturalnie, jak o śniadaniu czy o pójściu na piwo. A ja sobie nie wyobrażam, że mimo koleżanka pyta, słuchaj, a czy ty się dzisiaj masturbowałaś? Albo czy ja ją pytam, czy kiedykolwiek w ogóle w życiu, więc no, my się tych orgazmów musimy po prostu nauczyć. Już to tabu kobiecej seksualności, oczywiście ono się bardzo zmniejszyło i jest dużo większa swoboda teraz rozmawiania. Teraz już tak. Mhm. I chyba ja mam wrażenie, tak dodam, że jak już nie wiem, jak jest wśród dziewczynek, nastolatek, natomiast wśród dorosłych osób, to chyba jednak kobiety o seksie między sobą rozmawiają bardziej otwarcie, mam wrażenie. Niby tak, ale nie o masturbacji. Kobiety rozmawiają o seksie, o wielkości, o mężczyzny, o tym, jak z nim było. Natomiast ja mówię, że nie rozmawiają o masturbacji. Ten temat to jest temat tabu. Ja nie pamiętam spotkania towarzyskiego, na którym rozmawiałabym z koleżankami o masturbacji. Znaczy, musimy pamiętać, że nawet zmiany, które zachodzą, pod tym względem obyczajowe, one mają stosunkowo krótką historię, ale ten taki przekaz wielogeneracyjny cały czas pozostaje żywy. I jednak na przestrzeni wieków, przynajmniej w naszych kręgach kulturowych, u mężczyzny penis był traktowany jako pewien powód do dumy, a u kobiet genitalia były traktowane częściej jako powód do wstydu, czegoś wtedy zasłaniane, ukrywane, chowane. I czy nawet represjonowane, tak, w kontekście relacyjnym, tak, że tak, przysłowiowe pasy cnoty, tak, tutaj wchodzą w rachubę. Natomiast... No, dzisiaj mamy wiele kultur na świecie, jeszcze gloryfikuje albo wręcz nakazuje kobietom, żeby dochowywały... Albo wręcz okalecza. Do momentu za mąż pójścia pierwszego. Tak, ale wszystko można odtworzyć, Michał mi powiedział. W kontekście osławionej Błony Dziewiczej tak, natomiast jest wiele też kobiet, które zostały okaleczone dużo bardziej okrutnie, tak. Czyli na przykład mają wyciętą łechtaczkę, dużą część sromu i tutaj to odtwarzanie jest dużo trudniejsze. A często kobiety, które się zdecydują na przykład na niepoddanie się takim zabiegom albo poddanie się różnych operacjom rekonstrukcji, są nieraz odrzucane w tych tradycyjnych, konserwatywnych społecznościach, więc nie zawsze też chcą korzystać z pomocy, którą świadczą różne organizacje pozarządowe, różne akcje humanitarne i tak dalej. Ale wracając do naszych kręgów kulturowych, no, faktycznie mężczyzna dużo częściej właśnie szuka powodu do dumy w swoim penisie. Kobieta dużo częściej mniej bardziej zakrywa swoje genitalia, mówiąc symbolicznie. A łatwość osiągania orgazmu no jest właśnie też w dużej mierze tym, co jest trenowane, niejako ćwiczone przy autoerotyzmie. Tak powszechnym wśród mężczyzn, dużo mniej powszechnym u kobiet. Natomiast kobiety pod względem osiągania orgazmu
de facto możliwości mają dużo większe niż mężczyźni. Z kolei badania pokazują, że poza tym, że większość kobiet jest w stanie przez stymulację łychtaczki osiągnąć orgazm najłatwiej też samemu ją stymulując, faktycznie ten orgazm w czasie stosunku, seksu penetracyjnego, z tym więcej kobiet ma trudności, tak, tam się ocenia, że 60 kilka procent kobiet bez trudów w ten sposób osiąga orgazm, ale pozostała raczej z większą lub mniejszą trudnością, czy raczej nie. Ale też z kolei wśród to właśnie u kobiet opisuje się dużo częściej zjawiska przeżywania orgazmu przy stymulacji różnych innych w ogóle obszarów ciała, czy nawet przez pobudzanie samej wyobraźni. Więc ta zdolność orgazmiczna i różnorodność przeżywana, no, pokazuje, że ten kobiecy orgazm jest dużo bardziej bujno rosnącym ogrodem niż taki dość prosty model męski. Może nie aż tak prosty jak jeden przełącznik versus cała konsola przełączników seksualności. Ale przecież kobiet. To nie ja wymyśliłam. Nie, ale troszeczkę powieliłaś tutaj. Wiem, że mnie prowokujesz i że ja mam coś z tym zrobić, ale ja postanowiłem odczekać, tak? Okay. Minęło kilka minut, ale wiedziałaś, że do tego wrócę. No, ponieważ mężczyźni często są też zakładnikami tej prostego jednego przełącznika, czyli właściwie na zasadzie takiej, że mężczyzna ma erekcję, chce seksu i seks się odbywa, a jak jej nie ma, to nie ma seksu. A w gruncie rzeczy mężczyzna ma w głowie dużo myśli, potrzeb, fantazji, czy również dużo potrzeb relacyjnych, o których tak bardzo nie wypada mu mówić kulturowo. Tak samo jak mężczyźnie nie wypada mieć depresji często, to też jest bardzo dużym problemem w mojej drugiej specjalności, czyli psychiatrii, że kobiety dużo łatwiej się przyznają do takiego doświadczenia emocjonalnego, jakim jest obniżony nastrój. Mężczyźni z dużo większą trudnością wcześniej zdążą często uciec w różne inne ścieżki, jakim będzie na przykład nadużywanie alkoholu, czy różnego rodzaju wejście bardziej w takie zachowania odreagowywania, agresję, drażliwość, czy próby poszukiwania różnych form stymulacji, żeby ten nastrój zrównoważyć. Natomiast kontakt lepszy z emocjami generalnie mają kobiety. To a propos tego, co mówił Michał, kobietom dużo łatwiej i to statystyki, które są przytoczone w tej książce pokazują, osiągnąć zadowolenie z seksu w relacjach homoseksualnych, lesbijskich. Co też pokazuje, że to jednak faceci są problemem. I ta nieumiejętność rozegrania. Bo to nie facet jest zagrania problemem, tej klawiaturze. Tylko to, w jaki sposób on podchodzi do kobiety. Bo zwykle mężczyźni, bardzo często mężczyźni w ogóle nie wiedzą, co to jest gra wstępna. Nie zauważają tego, nie widzą potrzeby. Dla nich gra wstępna to... Nie chce się im czasu. Nie chce się im. Ale ja nie mówię nawet o takiej grze wstępnej, która odbywa się już w sypialni, czy w kuchni, czy gdziekolwiek, tylko o takiej grze wstępnej, która czasami trwa od samego rana, a czasami od poprzedniego stosunku, o takiej potrzebie kobiety bycia adorowaną właściwie cały czas. Jakiś SMS, jakieś coś takiego miłego, że on o niej myśli. Albo to nawet jak mężczyzna patrzy na kobietę. Można uwieść samym spojrzeniem, którym... A oczy nie kłamią. Można uwieść samym spojrzeniem, takim pożądaniem w oczach, a nie to, że on ma erekcję. No erekcję może mieć, bo może mieć ochotę w ogóle na seks, a nie na mnie, prawda? Więc... To od tego się kobiecie, jak to rozmawialiśmy z Michałem w czasie, robi mokro, a nie od tego, że, no, że on ma erekcję. A kobiety komunikują takie potrzeby swoim partnerom, czy mają z tym problem i jednak ale jak czasem ja, chcą, ale jak żeby ja, się domyślił? Nie, no, ale jak ja skomunikuję i powiem, słuchaj, kochanie, czy ty mógłbyś na mnie patrzeć z zachwytem, no to co mi po takim zachwycie? Albo o tych kwiatkach. Albo o tych kwiatkach. Po przypomnieniu już No. Jak ja mu zrobię awanturę, że nigdy... Wszystko się wraca jednak do tego, żeby się umiejętnie... Mężczyźni nie za bardzo słuchają. Mężczyźni nie za bardzo słuchają kobiet. Ja mam wrażenie, że kobiety czasem też... Za dużo chcemy. Nie wypowiadamy tego, co chcecie wypowiedzieć i wam się wydaje, że to tak. Słowo już padło, a to zostaje w waszych pięknych umysłach. Tak, ale to właśnie to, co przeczytałam w wywiadzie z Sophie Fontanelle, że... To nasza wina. To jest naprawdę nasza wina, bo my tym facetom nie mówiłyśmy. Nie mówimy często. Do tej pory nie mówimy, czego chcemy,
jak byśmy chciały, co nas kręci, czego potrzebujemy. Ja przyznaję, to jest nasza wina. Tak, to trudno zamknąć w jednym zdaniu, nie powielając stereotypów, bo tak bardzo łatwo jest odpowiedzieć tak. Na przykład kobiety mówią, mężczyźni nie słuchają, czy na początku związków dwie strony się starają, a potem powstaje pytanie, kto się ma bardziej postarać i w jaki sposób. Czynnik motywacji na pewno jest bardzo istotny, dlatego często parom przychodzącym po pomoc, czy będącym w terapii, podaję taki przykład, że to jest trochę jak dbanie o ogród. No, w związku pewne rzeczy na początku, jeżeli one były i były takie zupełnie automatyczne, naturalne, czyli była ta faza dużej namiętności i zakochania, to jest świetny prognostyk do związku, ale nie gwarancja tego, że zawsze będzie dobrze. Problemem jest, jeżeli tego nigdy nie było, bo trzeba sobie zadać pytanie, tak, taka para może mieć mniej różnych czynników, które działają na jej korzyść, tak, na ile była ta przysłowiowa chemia między nimi. Natomiast to, że ona była, to nie znaczy, że będzie zawsze i w naturalny sposób z czasem trzeba podtrzymywać więź, relacje, zainteresowanie seksualne. I też trudno to odkładać na później, bo to nie jest coś takiego, że na przykład teraz mamy na głowie inne rzeczy, zajmiemy się tym potem. Tak? Takie odwieszone na kołku życie seksualne po kilku latach może się okazać, że ci ludzie już nie za bardzo wiedzą, jak to zrobić. Że nie ma do czego wracać. Nie ma do czego wracać. No, dopóki nie ma jakiegoś zobojętnienia, to zwykle jest do czego wracać, tylko tym więcej trzeba popracować nad tym. Ale dobrze unikać uproszczeń, tak? Że mężczyźni muszą się starać, tą grę wstępną od samego ranka ciągnąć, żeby wieczorem się doczekać seksu, tak? Bo to też brzmi w bardzo jednostronny sposób. Tak? Czyli no dobrze, a wytłumaczmy. Dobrze, bo gdyby ta odpowiedzialność jednak się rozkłada jakoś chociaż w miarę równo. No tak, oczywiście. Tutaj dochodzimy do komunikacji, do pewnej dwustronności w tej interakcji, czyli ktoś może jakby rzucić pewną przynętę, zainicjować coś, ale ktoś musi ją złapać. I też jeżeli zawsze będzie jedna osoba wydelegowana do tego, że musi zaczynać rzucać tą przynętę, to też w którymś momencie może stracić na to ochotę. Tak? Coś, co się dzieje energią jednego z partnerów, może być bardzo frustrujące, dlatego dobrze na to spojrzeć. A na faceta presja nie działa najlepiej. Ale no, zgadza się, ale to też tak jest, bo ja się to ze wszystkim zgadzam. Tylko wytłumaczcie mi w takim razie, jak to jest, że na początku związku, jak są te motyle i tak dalej, to nam się wydaje, że właściwie rozumiemy się z tym facetem bez słów, on czyta w moich myślach. On czyta w moich myślach, a potem przestaje czytać. To już w tej książce tak żeśmy trochę wyjaśnili. To jest ten moment, kiedy jesteśmy trochę niepoczytalni, tak? I właściwie człowiek, no, z przekąsem można powiedzieć, że nie powinien żadnych decyzji w tym momencie podejmować. I kiedy uruchomi troszeczkę więcej swojej kory przedczołowej, z czasem dopiero wtedy widzi całość. Ale też dobrze, bo to jest bardzo potrzebne, nawet ewolucyjnie przystosowawcze, bo gdybyśmy zaczynali każdy związek od drobiazgowej analizy deficytów każdego z nas, czy dlaczego nam się partner nie podoba, to byśmy sobie to skutecznie zohydzili, tak, byśmy skutecznie się zniechęcili. Co skądinąd często robią osoby, które są po tak zwanych przejściach, czyli doświadczyły jakiegoś zranienia w związku, obawiają się i często nie pozwalają sobie, żeby wyłączyć ten mechanizm czujności i kontroli i bardziej są nastawione na łowienie różnych niepokojących sygnałów, czego mają się obawiać, niż to, co może być właśnie zachęcające, co właściwie powinno w naturalny sposób ludzi do siebie przyciągać. No i krótko mówiąc, wiadomo, że z czasem widzimy też więcej tych negatywnych stron drugiej osoby, ale też ktoś powiedział, że bardzo duży urok polega na właśnie tych bardzo specyficznych dla drugiej osoby niedoskonałościach i tam, gdzie jesteśmy w stanie je w pełni przyjąć, zaakceptować, to się zwykle okazuje, że ci ludzie są dużo bardziej dopasowani, bo to, co im się w sobie podobało, to oni już wiedzą to od samego początku. To tak jak Agnieszka Osiecka mówiła, kiedy go kochałam, jak on cudownie poprawiał włosy.
A nagle patrzę, jak on głupio poprawia te włosy. Dwa mity chciałbym jeszcze tak pod koniec, no, które są krzywdzące. A, ja jeszcze chciałam a propos tej krzywdy powiedzieć, że to nie jest tak, że mężczyzna tylko powinien się starać, kobieta również. To nie tak, że ja tylko oczekuję i atakuję panów w tej książce. Nie, wręcz przeciwnie. Ja nie powielam stereotypu, że mężczyźni chcą tylko seksu, a kobiety tylko miłości, bo ja znam mnóstwo facetów, którzy są bardzo czuli, którzy potrzebują właściwie bardziej czułości, rozmowy, relacji, aniżeli tylko zwykłego. Nie, w tej książce nic takiego seksu nie ma, potwierdzam. To ja ci chciałem sprowokować, tylko to była moja kreacja. Okay. Trudno mówić o seksie bez prowokacji, natomiast w kontekście tego, czy zmierzając ku bardziej jeszcze takim górnolotnym doświadczeniem, jak chociażby kwestia miłości. Ludzie bardzo często chcą, żeby sobie mówić kocham cię, tak? I czy na przykład zaczynają analizować, kiedy on ostatnio tam powiedział, że mnie kocha. Mhm. Ale dużo bardziej ważącym doświadczeniem jest stwierdzenie, że czuję się kochany. Tak? I to nie wynika tylko ze stwierdzenia, że usłyszałem to ileś razy, czy dostałem kwiatek, tylko całokształtu wielu różnych aspektów bycia ze sobą, że ludzie czują się kochani. I to w dużej mierze opiera się na doświadczeniu tej wzajemności, której potrzeba i takiego zaangażowania obustronnego. Ale czują się kochani, mówimy teraz o potrzebach kobiet, czują się kochani, to nie znaczy, że on mi naprawił odkurzacz, to znaczy, że mnie kocha, bo czasami tak mężczyźni mówią, że no czepia się, że nie kocha, że nie mówię, że kocham. No, powiedziała mi to przecież dawno, ale przecież naprawiłem jej odkurzacz. To w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ona czuła, że ją kocha. Czyli, nie wiem, przechodzimy obok siebie, ona się do niego przytuli, albo on ją obejmie. Takiej czułości, dotyku, bliskości. To jest też miłość. To te dwa mity. Jeden krzywdzi trochę mężczyzn bardziej. Który? Drugi, mam wrażenie, robi krzywdę kobietę. Okay. Jeden wynika, jeden to jest ten mityczny punkt G, za który często, no też upraszczam oczywiście, ale często czy czasem panowie są przez swoje partnerki chłostani, że nie potrafią go znaleźć. Mhm. A druga kwestia to chyba Zygmunt Freud, jeżeli dobrze pamiętam, spowodowało takie spustoszenie na lata w psychikach kobiecych, że prawdziwy orgazm to jest ten pochwowy, a ten łechtaczkowy to to prawda. Jak to z tym jest w ogóle, z tymi oboma? No te dwa mity są bardzo ze sobą powiązane w ogóle. Znaczy pierwsza rzecz, właśnie zadanie mężczyzny znaleźć punkt G. Żeby mężczyzna go miał znaleźć, to też dobrze, żeby kobieta sama wiedziała, gdzie go ma. Tak? To oczywiście, jak już tak dosłownie punkt G jest opisywany i gdzie jest lokalizowany w obrębie pochwy kobiecej, to jest jedną rzeczą, natomiast niekoniecznie jest takim epicentrum seksualności czy reaktywności seksualnej dla każdej kobiety i w takim rozumieniu symbolicznym, jak często myśli się o punkcie G, to na dobrą sprawę nie wiemy, gdzie on jest. Że po prostu nie wiadomo, gdzie jest ten punkt G, tego się dowiedziałam podczas rozmowy z Michałem na temat tej książki. Ja wiem, że to było trochę rozczarowujące, bo tak, każdy lubi dostać prostą i twierdzącą odpowiedź. Więc ja zapytałam, czy niepotrzebnie się czepiamy tych facetów, że nie wiedzą, gdzie jest punkt G. Ty byłaś rozczarowana, ja odetchnąłem z ulgą. Tak. Dlatego każdy ma, znaczy mówiąc o tym symbolicznym oczywiście rozumieniu, te punkty seksualności może mieć w różny sposób zbudowane i zresztą tylko mechaniczne pobudzanie jednego miejsca bez, no wyobraźmy sobie bardzo prostą sytuację. Może powiem to dość dosadnie, ale wyobraź sobie, że leżysz w obskurnym pokoju na podartym prześcieradle z facetem wydalającym niezbyt przyjemne zapachy i zachowującym się kiepsko, ale bardzo doskonale potrafi znaleźć to miejsce anatomicznie i je intensywnie stymuluje. Czy szybko będziesz miała orgazm? No. Ja myślę, że ja zanim bym poczekała na ten orgazm, to już bym zwiała. Więc to może to jest przerysowane, ale to jest pierwszą kwestią. Tak? Jakby to nie jest tak, że tylko jedna sprawa załatwia wszystko. Gdyby to była taka prosta instrukcja, to jeden dwustronicowy poradnik seksualistyczny załatwiłby wszystko. Natomiast
jeżeli kobieta sama wie, gdzie ma swój punkt G, to mogłaby być tak miła i partnerowi pokazać, prawda? I to jest kwintesencją umiejętności stworzenia dobrego związku seksualnego, tak. Co dotyczy oczywiście obu stron, tak, bo dwie strony powinny się komunikować, chociaż tutaj się na kobiecej przyjemności skupiamy. No i niedojrzały i dojrzały orgazm, oczywiście, że to też jest duża krzywda dla kobiet, bo wiele kobiet przychodzi właśnie mówiąc w ten sposób, że no nie mam prawdziwego orgazmu, tak, bo takiego właśnie związanego z penetracją pochwy. No tu orgazm przede wszystkim to jest ten kierunek, kiedy zazwyczaj zaczynam tłumaczenie, że orgazm jest około metra, 1,20 m wyżej, tak, czyli dzieje się przede wszystkim w mózgu, a to jakie drogi do niego wybieramy, to już jest zupełnie inna kwestia i zależy w dużej mierze od preferencji, potrzeb, to się może zmieniać na przestrzeni czasu i też charakter tych doznań może się zmieniać. Też kobieta może mieć silniejszy orgazm w poniedziałek, słabszy w piątek, w tym samym tygodniu, mimo że jest tą samą właściwie kobietą w tej samej sytuacji życiowej, względnie tym samym stanie zdrowia. Także to, jeżeli zrozumiemy, że orgazm jest przede wszystkim w mózgu, to jesteśmy w stanie bardziej zaakceptować, że można do niego dojść przez pochwę, przez łechtaczkę, która też się chowa w dużej mierze wewnątrz, tak, i można przez pochwę również i do niej dotrzeć. W większej mierze. No, w większej mierze, tak, doskonale, to jednak warto było porozmawiać. Dokładnie tak. No i wiele różnych innych miejsc, które na mapie erotycznej kobiety mogą do tego orgazmu doprowadzić. Postawimy tu kropkę? Tak. Postawimy kropkę. Miałem jeszcze jedno pytanie, ale może zostawię to pytanie, za nich zawiśnie w powietrzu, bo w tej książce też jest ciekawy fragment o tym, o czym fantazjują kobiety w trakcie seksu ze swoim partnerem. Spełniona, czego pragną kobiety, dziennikarka Beata Biały i profesor Michał Lewsterowicz, seksuolog, psychiatra. Dziękuję za rozmowę. Polecam tą książkę. Ten egzemplarz już jest podpisany przez obu autorów i będzie do wygrania w naszych comiesięcznych konkursach. Patroni wiedzą, jak to się robi. Do zobaczenia w następnym programie. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.